dobry, Jacek Porzycki, gościox.pl. Dzisiaj jesteśmy na oddziale albo w oddziale psychiatrycznym. Rozmawiam z panią ordynator, pani Katarzyna Burian-Marosz. Tak. Pani doktor, mówi się tak, nie wiem czy to jest prawda, że ten współczesny świat powoduje różne rodzaje chorób psychicznych. Czy faktycznie jest takie nasilenie, czy jest to taki tylko pogląd, żeby było medialnie, tak? Że współczesny świat powoduje choroby psychiczne. Jak to jest? Mamy do czynienia z problemem? Ja myślę, że współczesność na każdym etapie rozwoju ludzkości powodowała problemy psychiczne. Że na pewno w tej chwili troszkę ten świat przyspieszył. Jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie możemy też się bardzo łatwo z sobą komunikować. I dlatego jakby ten problem staje się takim problemem, o którym się częściej mówi. Ja uważam, że to jest bardzo dobrze. Natomiast czy współczesny świat niesie więcej problemów ze zdrowiem psychicznym? To jest taka śmiała teza, bo myślę, że choroby psychiczne, one mają swoją epidemiologię i statystykę i schizofrenia, czy choroba dwubiegunowa, czy depresja endogenna, to są choroby, które występowały, występują i będą występowały zawsze. One są w dużej mierze uwarunkowane genetycznie. Natomiast te czynniki, które mogą wywołać chorobę, czynniki spustowe, one rzeczywiście bardzo się wiążą z stresem, w jakim my się znajdujemy. Pani doktor, czy w takim razie, bo wspomniała Pani o depresji, jako tak. jednej tam z trzech wymienionych. Czynniki, które wpływają na depresję, oprócz genetyki, tak? To jakie są czynniki? A na pewno depresja to jest taka choroba, która może dotknąć każdego z nas. Nie przeceniałabym też tego o koniecznie obciążenia genetycznego, ponieważ są depresje o charakterze reaktywnym i depresje endogenne. Natomiast na pewno dużo jest takich czynników, które są związane z tempem życia. Z tempem życia, w jakim my obecnie funkcjonujemy, z brakiem takiej równowagi właściwej pomiędzy czasem, który przeznaczamy na aktywność na przykład zawodową i na aktywność prywatną, na rozwijanie swoich jakichś zainteresowań, hobby. Jest taka presja, jest ogromna presja sukcesu, presja jakiejś ścieżki kariery, którą wybieramy często i jakby zapominamy o tym, że my nie jesteśmy perpetuum mobile, tylko że my potrzebujemy mieć czas. I to prowadzi do depresji, konsekwencji? Może. To tak. Może być jedną z przyczyn depresji, nadmierne obciążenie, na przykład właśnie obowiązkami zawodowymi. Na pewno do depresji w dużej mierze przyczynia się taka współczesna, myślę, bolączka ludzi, to znaczy samotność. Że bardzo wiele osób uważa, że ma mnóstwo znajomych, bo ma mnóstwo znajomych w sieci, ale w takiej prawdziwej relacji pozostaje jednak bardzo osamotniona. Nie ma możliwości takiego obcowania z drugą osobą. To też jest taki czynnik, który niewątpliwie ma związek z tym, że człowiek może wpaść w depresję. A jakie czynniki, może jakie symptomy są takie, które powodują, że powinniśmy się udać do specjalisty albo pomyśleć, że być może ten problem nie dotyczy? No, problem depresji w tej chwili jest bardzo modny. Takie mam wrażenie, że troszkę nawet na wyrost. Ta moda jest właśnie w tym kierunku. Żeby rozpoznać depresję, to na pewno bardzo istotnym kryterium jest czas objawów, ponieważ wszystkim nam się wydaje, że jesteśmy w depresji, bo mamy troszkę obniżony nastrój, bo mamy troszkę nie wiem, mniej chęci do działania, nie śpimy w nocy, bo po prostu jesteśmy albo przestymulowani, albo po prostu zwyczajnie zmęczeni i bardzo lubimy mówić, ja mam dzisiaj depresję, tak. Natomiast depresja jest chorobą, która no, wymaga przynajmniej utrzymywania się około 2 tygodni objawów obniżonego nastroju, spadku aktywności, zaburzeń snu. Pojawiają się też zaburzenia myślenia, często w depresji o charakterze urojeń depresyjnych, prawda, winy, grzeszności. To już są takie symptomy, które są naprawdę bardzo poważne i wymagają interwencji farmakologicznej. Natomiast często takie właśnie objawy obniżonego nastroju, które trwają kilka dni, niekoniecznie wymagają wizyty u specjalisty, aczkolwiek no, warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje i można sobie samemu spróbować pomóc. Obwiniamy siebie? Obwiniamy siebie, że osoba, która ma depresję, ma obniżony nastrój, myśli o sobie negatywnie i zaczyna myśleć o tym, że różne rzeczy, które w życiu się pojawiły, są jej winą. Są jej winą i w tym kierunku zdąża to myślenie depresyjne. A bardzo często to są czynniki zewnętrzne, na które nie mamy bardzo jakiegoś większego wpływu. Bardzo często, albo rzeczywiście są to czynniki, na które mamy wpływ, natomiast możemy powiedzieć, że no, czasami coś się takiego dzieje, że coś nam się nie udaje, tak? Że powinniśmy być tacy bardziej dla siebie wyrozumiali pod tym względem, że takie dążenie w współczesnej kulturze do takiego perfekcjonizmu, prawda?
jest takie też bardzo obciążające dla psychiki. I wspomniała Pani doktor o równowadze, że powinniśmy zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, tak, żeby unikać tego dążenia do perfekcjonizmu, tak? Że nie, przecież nie we wszystkich dziedzinach będziemy doskonali. Co należy robić, żeby jeszcze w tej równowadze być? Ja myślę, że bardzo istotną kwestią jest rozwój i traktowanie różnych objawów, które się pojawiają na naszej drodze życiowej, jako jakiś taki przejściowy kryzys, który niekoniecznie musi nas prowadzić do destrukcji i do tego, że musimy się na przykład znaleźć w szpitalu, tylko możemy na przykład skorzystać z pomocy psychoterapeuty, psychologa na początek, prawda? I jakby powiedzieć, jest jakiś kryzys w danym momencie, kryzys życiowy, kryzys osobisty, i możemy tę sytuację spróbować rozwiązać, korzystając z naszych zasobów, z naszych mechanizmów osobowości. I myślę sobie, że w pierwszym rzędzie powinniśmy w ten sposób myśleć, czy być może ten kryzys się pojawił po to, żeby po prostu pójść dalej, pójść wyżej. Nie? Czasami... To nie jest jakaś destrukcja, tak? Tak, tak. Mhm. Z jakimi problemami pojawiają się pacjenci tutaj na oddziale? Jakie są jednostki chorobowe? No jest to oddział psychiatryczny, a więc w oddziale znajdują się osoby najczęściej w takich ostrych kryzysach psychotycznych. To jest taka najbardziej liczna grupa pacjentów, które są przywożone na warunkach ostrego dyżuru przez pogotowie, w stanie silnego pobudzenia, w stanie takiego załamania. No, substancje psychoaktywne we współczesnym świecie, bo jeżeli mamy dzisiaj rozmawiać o tych zagrożeniach, jakie niesie współczesny świat, one są bardzo często obecne i myślę, że właśnie te dopalacze to jest taka w tej chwili dla nas jako lekarzy w ogóle, nie tylko dla psychiatrów, trudna kwestia, ponieważ one się ciągle zmieniają, one się nieustannie zmieniają. My nie mamy odpowiednich narzędzi takich diagnostycznych, myślę o diagnostyce laboratoryjnej, żeby stwierdzić, po jakiej substancji psychoaktywnej dany pacjent jest w takim skrajnym pobudzeniu. Często ci pacjenci nawet nie docierają do nas na oddział psychiatryczny, są bezpośrednio w oddziale szpitalnym, oddziale ratunkowym, zaopatrywani i często umieszczeni na oddziale intensywnej terapii, ponieważ ich pobudzenie jest tak skrajne, że dochodzi do wyczerpania układu krążeniowego i często nawet do zgonów. Troszkę mało się o tym mówi. Natomiast myślę, że jak ja rozmawiam z młodymi pacjentami, którzy używają tego typu substancji, to pytając ich, czy nie boją się zażywać substancji, o której nie wiedzą, jaki jest jej skład, to słyszałam kiedyś takiego młodego pacjenta, który powiedział: Pani doktor, no risk, no fun. Prawda? Więc myślę, że jest też, to też ta kultura niesie coś takiego, że jakby ciągle potrzeba nowych bodźców, ciągle nowej stymulacji, czegoś takiego, co byłoby ciekawsze, bo może to, co już było, to jest nudne. Ale dużo jest pacjentów właśnie młodych, to znaczy młodych w tym znaczeniu, nie wiem... Głównie. Tak? To są młodzi. Głównie. W tym przedziale, myślę, to jest oddział dla dorosłych, a więc my hospitalizujemy osoby od 18 roku życia wzwyż, a więc raczej ten przedział wiekowy, powiedzmy, 20-paro latków, to są te osoby, które tych substancji używają. Jednak osoby starsze, to myślę, takie osoby po 30, to bardziej miały kontakt jeszcze z narkotykami o innym charakterze, z amfetaminą, z marihuaną i to raczej rzadziej sięgają po tego typu substancje. I myślę, że po prostu potrzebują troszkę innej stymulacji, a dzieci nie mają jeszcze tego instynktu samozachowawczego i czasami właśnie w takich towarzyskich sytuacjach sięgają po coś, czego skład jest niewiadomy i czego konsekwencje są również nieprzewidywalne. Mhm. Więcej jest pacjentów mężczyzn czy kobiet? Czy to ma jakieś znaczenie? Nie. Jest to oddział edukacyjny i tak myślę, że to się równoważy. Nie ma czegoś takiego, że jest jakaś predyspozycja do zachorowywania na jedną jednostkę chorobową, zależna od płci. Myślę, że zarówno schizofrenia, jak i depresja są takimi chorobami, które się pojawiają na każdym etapie życia. Może rzeczywiście schizofrenia jest taką chorobą, gdzie początek tego schorzenia bardziej jest, wcześniejszy jest u mężczyzn, u kobiet troszkę później. Myślę wcześniej, czyli tak po 20 roku życia, częściej właśnie u mężczyzn, u kobiet tak po 30 roku życia, chociaż to nie jest reguła, to nie jest reguła. A pogoda, czy ma na nas wpływ, na nasz nastrój, czy to jest też takie po prostu bardzo modne i na wyrost stwierdzenie, że gdzieś tam w okresie jesienno-wiosennym mamy większą tendencję do zapadania w jakąś chorobę? Na mnie pogoda ma bardzo duży wpływ, ja uwielbiam piękną pogodę, tak jak dzisiaj, ale no jest taki rodzaj depresji, jak my to mówimy, depresja sezonowa.
że ona dotyka ludzi właśnie w okresie jesienno-zimowym, wtedy, kiedy tego słońca jest zdecydowanie mniej. Częściej pacjenci zapadają wówczas na depresję. Tak samo właśnie w okolicy przesilenia wiosennego, kiedy tego słońca jeszcze jest mało, albo zaczyna się taka intensywna już bardziej wiosna, też dużo pacjentów zapada w depresję. Także na pewno nasłonecznienie ma wpływ. Są takie badania, które mówią, że w tych krajach północnych, gdzie jest bardzo jednak dużo niby słońca, że tam jednak ten odsetek chorych na depresję jest zdecydowanie większy niż u nas. A ruch? Czy ma wpływ na to, że czujemy się lepiej, czy to jest też... Wszyscy w tej chwili... Ruch jest bardzo modny. Mhm. I to jest akurat bardzo pozytywna rzecz, którą niesie współczesność, prawda, że te zajęcia z WF-u, tak nazwijmy to, w siłowniach, które się tam odbywają, są bardzo popularne i na pewno wpływają na nasze samopoczucie, naszą kondycję fizyczną, psychiczną również, ponieważ zwiększają produkcję endorfin, czyli takich substancji, które nas chronią również przed złym nastrojem, przed stresem. Także jak najbardziej ruch jest, myślę, czymś bardzo polecanym. I ja w ogóle stoję na stanowisku, że my potrzebujemy na siebie patrzeć tak bardziej holistycznie, że nie tak wybiórczo. Ciało jest połączone z duszą. Że ciało jest połączone z duszą, czy z tą sferą psychiczną, ja bym wolała bardziej tak mówić. Natomiast na pewno te wszystkie kwestie związane z ruchem, z odżywianiem również, powinny być przez nas lekarzy również poruszane w rozmowach z pacjentami. Z odżywianiem? Z odżywianiem również. To co jeść, żeby się czuć dobrze i zdrowo? No, ja myślę, że bardzo dużym problemem obecnie jest nadwaga, prawda, u ludzi. I bardzo dużym problemem, co ja obserwuję, tak no myślę właśnie też nawiązując do tego tematu naszego spotkania, że bardzo dużo osób w tej chwili stosuje specyficzne diety, że może już nie jest tak dużo pacjentów z anoreksją, jak dużo jest pacjentów z tak szeroko nazywaną w tej chwili ortoreksją, czyli z takim rodzajem zaburzeń, gdzie ktoś po prostu jest bardzo restrykcyjny i bardzo perfekcjonistyczny w preferowaniu jakiejś diety. Tak? I to też prowadzi do zaburzeń, no myślę przede wszystkim jednak zaburzeń takich związanych z ciałem, ale myślę, że żadna taka ideologia, która jest skrajna, nie jest dobra. I te osoby potem stają się również takie obsesyjne w tym temacie i to prowadzi do różnych konsekwencji, które na pewno nie są przyjemne, szczególnie dla osób z otoczenia takiej osoby. Czyli konkludując, można powiedzieć, nie dążmy do perfekcji za wszelką cenę, nie będziemy nigdy bardzo doskonali we wszystkim, to jest niemożliwe. Odżywiajmy się zdrowo, tak bardzo ogólnikowo to ujmując, uprawiajmy sport i dążmy do równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Czy jeszcze pani doktor dołożyłaby jakąś regułę, która nam pozwoli zachować jakiś taki dobrostan? Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest też, żeby mieć jakąś pasję w życiu. Jeszcze dodatkową, poza aktywnością zawodową, rodzinną, że to jest bardzo ważne, jeżeli ludzie się rozwijają również w jakimś innym kierunku, nie do końca związanym z ich zawodem, prawda, że mają jakiegoś, jak to mówi się, konika, prawda, że nie wiem, pasjonują się muzyką, pasjonują się literaturą, czy jakimś rodzajem sportu, że to też nam pomaga, że to jest taki wash-out dla umysłu, prawda, że to jest takie coś, co nas pochłania, co nas w jakimś sensie na tyle zajmuje, że nie musimy pracy jakby przenosić do domu. Ja bardzo zwracam też na to uwagę zawsze, że praca jest wykonywana w jakimś okresie czasu, jednak nie powinniśmy jej przenosić do domu. W tej chwili bardzo modne jest home office, prawda? Bardzo dużo osób jednak pracuje w domu i z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, już w charakterze pacjentów, to bardzo często próbuję im też to jakby uświadomić, żeby umieli rozdzielić te dwie sfery, prawda? Że owszem, home office w domu, ale czas na pracę powinien być jakoś wyodrębniony, czas na inne aktywności również. I przy okazji ten czas spędzony w gronie innym niż tylko własnym. Tak, tak. Tak. Dzięki temu. Albo w gronie wirtualnych znajomych. Mhm. Prawda, że to... Tak, to jest niebezpieczeństwo, też które wpływa na pewno. To jest niebezpieczeństwo, ale też jest to w pewnym sensie dobrodziejstwo. To tak trochę brzmi może przewrotnie, ale w ostatnich czasach ja to widzę, jak wiele osób zostało uratowanych przez to, że na przykład nadało jakąś informację o zamiarach samobójczych w sieci. Mhm. I ktoś z ich znajomych odczytał to, zawiadomił często właśnie pogotowie czy kogoś z rodziny i te osoby udało się uratować. Także to nie jest tak, że współczesność niesie zagrożenia, trzeba umieć, czy tylko zagrożenia, trzeba umieć korzystać z tych wszystkich rzeczy, które mamy, że to jest no, akurat
pod tym względem również świetna rzecz. Owszem, są też takie fora w internecie, które może mniej bym polecała, właśnie związane czy z zaburzeniami depresyjnymi, to owszem, takie edukacyjne, ale takie, gdzie na przykład są pewne gotowe schematy, gotowe pomysły, na przykład na samobójstwo, albo jakie substancje psychoaktywne zażywać, w jakich sytuacjach. Po prostu ludzie te informacje tam przekazują, nie ma nad tym być może zbyt dużej kontroli, pewnie jakaś kontrola jest, bo są jednak administratorzy takich stron, ale to uważam za zagrożenie, że te osoby potem po prostu nie mając jakiegoś punktu odniesienia, nie mogą porozmawiać. Dużo jest niedoszłych samobójców na oddziale? Sami niedoszli. Dlatego, że ci, którym się udało niestety odebrać sobie życie, nie są już pacjentami. Natomiast ryzyko samobójstwa w depresji jest ogromne. To jest około 25% przez całe życie u osób, które chorują na depresję, odbiera sobie życie właśnie będąc osobami w depresji. To jest duży odsetek. Nie chciałbym kończyć tak pesymistycznie tej rozmowy. Proszę powiedzieć coś optymistycznego jeszcze. Coś optymistycznego. Ja bardzo się cieszę, że rozmawiamy tutaj w oddziale, dlatego że chciałabym, żeby próbować przełamać taki schemat myślenia, prawda? To, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że psychiatria jest czymś takim opresyjnym, prawda? Że po prostu psychiatria jest dziedziną medycyny, że my wszyscy jako lekarze, którzy pracujemy w tej akurat dziedzinie medycyny, staramy się przede wszystkim patrzeć na świat z perspektywy medycznej. Bardzo wielu z nas, ja również, jesteśmy psychoterapeutami, a więc troszkę też potrafimy spsychologizować pewne zjawiska, które się toczą w obrębie samej choroby psychicznej i na pewno w tym kierunku też możemy pomóc. Ale ja myślę, że bardzo ważne jest to, że ludzie przychodzą do psychiatrów i to uważam za bardzo optymistyczne, za taki przejaw pozytywny tej współczesności, że kiedyś to się kojarzyło tylko być może z Ameryką, że tam każdy ma swojego psychoanalityka czy psychiatrę. Natomiast u nas w tej chwili jest taka bardzo, może nie moda na psychiatrię, bo to by było chyba niepotrzebnie tak nazywać to zjawisko, ale jakby nie ma tego lęku. Więc myślę, że to, że coraz więcej jest psychiatrów tutaj na naszym terenie, to jest bardzo pozytywny objaw i to, że przychodzą ludzie, coraz młodsi ludzie przychodzą. Ci młodzi ludzie przychodzą i oni po prostu chcą tylko sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy na przykład jest, nie wiem, Światowy Dzień Walki z Depresją, oni słyszą o tej depresji, przychodzą tak po prostu porozmawiać, czy może mają depresję. I druga kwestia, która jest taka może też nieoptymistyczna, ale na pewno bardzo ważna jest relacja z drugą osobą, prawda, że przychodzą do nas, żeby porozmawiać z nami, bo czasami nie mają z kim porozmawiać w domu. Na temat tego, co się dzieje. Myślę szczególnie o tej młodszej części naszych pacjentów. Bardzo dziękuję Pani doktor za rozmowę. Rozmawiajmy ze sobą. Tak. Naszym gościem była Pani doktor Katarzyna Burian-Marsz. Dziękuję bardzo.